Witamy bardzo serdecznie. Naszym gościem jest dzisiaj pan prezydent Katowic Piotr Uszok. Witamy kilka chwil po zakończeniu kulturalnej debaty zorganizowanej kilka dni przed tegoroczną edycją o festiwalu. Panie prezydencie, to duma dla Pana, że taka impreza, która już ma taką markę w Europie, jest tak rozpoznawalna, odbywa się właśnie tutaj w Katowicach? Zdecydowanie tak. Patrzymy na to przez pryzmat tych kilku lat, które minęły, decyzji, które były podejmowane. Przypominam, że Off festiwal miał się przenieść do Wrocławia. Czyniliśmy naprawdę duże wysiłki, żeby przekonać Artura Rojka, aby jednak ten festiwal pozostał tu na Śląsku. Udało się. Myślę, że z perspektywy tych kilku lat możemy powiedzieć, że on doskonale wpisał się w klimat Katowic, w klimat aglomeracji. Ale też jest stało no, kapitalnym narzędziem. Niestety, może to jest określenie jest niezasadne nie tutaj, ale kapitalną formą jednak promocji i kreowania nowego wizerunku miasta Katowice. Od niedawna miasto dysponuje nowym hasłem, Katowice dla odmiany i w moim przekonaniu jest to kapitalna relacja z tym co się dzieje w obszarze kultury alternatywnej, muzyki alternatywnej, tego co dzieje się na ofie, na ofie corocznie. Więc przez to że jednak wielu znanych artystów przyjeżdża spoza granic Polski, to przez 92 zespoły spoza Polski, prawie 60 zespołów przyjeżdża tutaj, ale również wielu słuchaczy, wielu uczestników przyjeżdża nie tylko z całej Polski, ale również spoza poza granicy Naszego kraju. To okazja, żeby przede wszystkim doznać fantastycznych przeżyć artystycznych, muzycznych, ale też to zobaczyć to miasto jako trochę inne miasto. Ja jestem w ogóle zaskoczony skalą tego festiwalu. Bo bardzo często, rozmawiając wcale nie w kręgach kulturalnych, ale biznesowych, dowiaduję się. OK, teraz spotykamy się na przykład w Szczecinie czy w Sopocie, ale ja do Was przyjadę do Katowic na off-festiwal, biznes. Tak? Więc to pokazuje, że oddziaływanie tego festiwalu jest duże, nie tylko przez pryzmat nagród znamienitych, które ten festiwal otrzymał, ale jego rozpoznawalności i kojarzenia z Katowicami. Czy Pan z dużą radością i zadowoleniem co roku przychodzi na ten festiwal, żeby posłuchać muzyki, żeby odkryć coś nowego? Bo nie ukrywajmy. To nie są artyści, którzy są na pierwszych stronach gazet, których słuchamy w rozgłośniach komercyjnych, tylko przede wszystkim to są artyści, którzy poszukują, którzy czasem tworzą nowe nurty albo przełamują pewne stereotypy. Dla wielu ten festiwal to jest okazja do tego, żeby przeżyć wiele muzycznych zaskoczeń, jak jest w pana przypadku. Znaczy ja myślę, że to jest coś więcej. Ja chodzę na wydarzenia nie tylko, żeby uczestniczyć, być słuchaczem wydarzenia, ale poczuć klimat, zobaczyć jak ludzie reagują i to jest właśnie kapitalne miejsce, że z jednej strony można posłuchać muzykę, ale z drugiej strony można wtopić się w ten jednak mimo wszystko wyjątkowy klimat festiwalu, bo to nie jest przyjść na salę koncertową, wysłuchać koncertu, wypić kawę, herbatę i pójść do domu. To jest zupełnie inny klimat, zupełnie inne uwarunkowania, prawda, więc ja czuję się kapitanem tym festiwalu przez pryzmat muzyki, ale również przede wszystkim przez pryzmat klimatu. Oczywiście słuchając muzyki, no jedne utwory są lepsze, jedne mniej. To jest naturalne, tak? każdy ma swoje preferencje, ale całość stanowi nowy, wyjątkowy, niepowtarzalny klimat, gdzie warto być i warto słuchać, warto rozmawiać i, i warto dobrze się poczuć. O festiwal to jest też dobre miejsce do tego, żeby porozmawiać o biznesie na przykład? W moim, w moim przypadku tak, tak, aczkolwiek takich bezpośrednich kontaktów biznesowych akurat tutaj nie ma. Tu raczej się spotyka ludzi, którzy funkcjonują, funkcjonują w obszarze miasta, a tutaj przyjeżdżają po to, żeby... No, uczestniczyć w tym festiwalu, więc to co najwyżej jest identyfikacja, że rozmawiamy w obszarach biznesowych, ale na festiwalu absolutnie nie, ale to jest też ważne, bo to jest dla biznesu. Kreowanie wizerunku miasta, pokazywanie, że to miasto jest inne. Dla biznesu to jest niezmiernie ważne, nie tylko uwarunkowania statysty, statystyczne w zakresie bezrobocia, dostępności komunikacyjnej, dostępności ludzi, którzy mogą pracować przy nowych inwestycjach, ale przede wszystkim klimat miasta, te uwarunkowania w zakresie kultury, sportu, rekreacji to jest niezmiernie ważne dla inwestorów, a tutaj ci inwestorzy mają okazję się naocznie przekonać, że to nie jest informacja z prezentacji przez władzę publiczną, ale to jest coś, co można dotknąć, co rzeczywiście jest, co kreuje wizerunek, co tworzy nowy klimat miasta. Przez dłuższą chwilę katowice kreowane były jako katowice miasto muzyki, miasto muzyki, zwłaszcza w sierpniu, bo przecież sierpień to na początku off festival, pod koniec tauronowa muzyka, dwie flagowe imprezy, na które zjeżdża po kilkanaście tysięcy fanów z całej Polski i Europy. Proszę mi powiedzieć, czy czy jest szansa na to, żeby kolejne imprezy, mniejsze, większe festiwale, cykliczne imprezy, czy jest szansa na to, żeby pojawiły się na, na mapie Katowic? Czy jeszcze ten, ten balonik nie jest do końca wypełniony? Na pewno nie, ale też musimy mieć świadomość, tak jak z muzyką, jesteśmy na bardzo wysokim poziomie w kraju. Tak, no Niestety na pewno w obszarze teatru to jeszcze nie nastąpiło. Mamy jeszcze obszar sztuki, obszar literatury, więc tych obszarów jest bardzo dużo. I pytanie, czy wyrównywać te poziomy, czy jednak sogniskować się na muzyce. Wydaje mi się, że pozytywne muzyczne w są bardzo mocno rozpoznawalne. I to w obszarach różnego rodzaju muzyki, więc tą pozycję musimy umacniać, żeby ją umacniać, w moim przekonaniu trzeba kreować nowe wydarzenia. To jest, to jest, to jest niezmiernie ważne, aczkolwiek trzeba czynić to odpowiedzialnie, bo nic gorszego, jak wykreować wydarzenia, uwagi na finanse miasta, rezygnować. Takie przypadki przebrzmiały w przeszłości. I nie możemy o, znaczy nie możemy zapominać o tych innych obszarach kultury sztuki, tak? Sztuka, budowana ASP, teatr, nie da, yy, za chwilę otworzymy teatr w Pałacu Młodzieży, nową salę teatralną. Czeka nas modernizacja Centrum Kultury Katowice, też przez pryzmat teatru, więc nie jest to łatwa odpowiedź. Tak? Nie możemy absolutnie zaprzestać być liderem. Myślę, że wolno mi użyć tego określenia w obszarze muzyki, ale też o innych obszarach kultury sztuki nie możemy zapominać. Panie Prezydencie, na kogo Pan najbardziej czeka, jeżeli chodzi o tegoroczny Off festiwal? Ma Pan takiego wykonawcę, którego koniecznie chce Pan posłuchać na terenie Doliny Trzech stawów? Więc jeżeli przychodzę na festiwal, to nie przez pryzmat wysłuchania określonego wykonawcy, raczej poznaję tą muzykę, to nie jest. Zresztą w ogóle mam bardzo mało czasu, żeby w domu słuchać muzyki, raczej zapoznaję się z trendami, z wykonawcami i, i, i raczej dokonuję oceny po tym, co słyszę, co oglądam. Więc trudno na dzień dzisiejszy. Jednoznacznie zadekretować, dla kogo przychodzę. Raczej przychodzę po to, żeby posłuchać różnych zjawisk muzycznych, żeby trochę bliżej tych wykonawców poznać. Oczywiście otrzymuję na bieżąco listę z wykonawcami od pana Artura Rojka, ale to za wcześnie i być może nie aż tak profesjonalna znajomość tych zespołów przeze mnie, żebym akurat dzi dzisiaj już mógł wskazać faworyta. Czy po tych poprzednich edycjach może pan powiedzieć, że warto zaufać Arturowi Rojkowi, jeżeli chodzi o dobór artystów, którzy pojawiają się na o festiwalu W moim przekonaniu tak. To widać po zainteresowaniu festiwalem i ilość osób, które uczestniczą w tym festiwalu. Zresztą w moim przekonaniu artystów trzeba darzyć zaufanie, bo nic gorszego jak polityk próbuje kreować wydarzenia artystyczne. Zresztą to się źle kończy, więc tutaj pan Artur ma... Pełne moje zaufanie. Nigdy absolutnie nie ingerowałem w to, kogo zaprasza. Zresztą nie mamy ani tej wiedzy, ani tego doświadczenia. Zdaje się, na jego potężne doświadczenie i bardzo dobre kontakty w świecie, więc w moim przekonaniu zawsze to, co robi, wychodzi bardzo dobrze, więc nie można mu przeszkadzać. Panie prezydencie, widzimy się w takim razie na początku sierpnia Dolina Trzech Stawów, tegoroczna edycja o festiwalu. Tego... Dzisiaj wszystkich zapraszamy z nadzieją na spotkanie na lunie stawów. Zapraszamy bardzo gorąco. Serdecznie dziękuję. dziękuję bardzo.